W tym filmiku pokażę Ci trochę bardziej złożony przykład zastosowania równania stanu gazu doskonałego. Mianowicie obliczymy ciśnienie wywierane na ścianki naczynia przez mieszaninę różnych gazów oraz wprowadzimy sobie nowe pojęcie ciśnienia parcjalnego. Ciśnienie parcjalne od angielskiego słowa partial, czyli cząstkowe, częściowe. Jest to ciśnienie wywierane przez każdy z gazów składających się na mieszaninę z osobna. Z początku to może brzmieć tajemniczo, ale zaraz zobaczymy, o co chodzi. Przykład jest następujący. Mamy 2,1 kg, czyli innymi słowy 2100 g gazu zamkniętego w objętości 4 metrów sześciennych w temperaturze 0 stopni Celsjusza, czyli 273 kelwinów. A skład mieszaniny jest następujący. 66,67% masy naszej mieszaniny stanowi azot, cząsteczki azotu dwuatomowe. 30,48% masy naszej mieszaniny stanowi tlen i pozostałe 2,85% stanowi wodór. Spróbujmy teraz przyjrzeć się dokładniej, nabrać trochę intuicji i zrozumieć, o co chodzi z tym ciśnieniem parcjalnym. Otóż tutaj mamy nasz zbiornik. Mamy w nim, już trzymajmy się tego schematu kolorystycznego, cząsteczki wodoru, cząsteczki tlenu i cząsteczki azotu. I teraz wszystkie te cząsteczki uderzają w ścianki naczynia i wywierają na nie ciśnienie. I ponieważ wszystkie te gazy w tych warunkach spełniają równanie stanu gazu doskonałego, czyli w szczególności nie oddziałują ze sobą. Każdy gaz z osobna spełnia równanie stanu gazu doskonałego. Wszystkie gazy są w tej samej temperaturze i rozprzestrzeniają się w tej samej objętości. Natomiast liczby moli tych gazów są różne. Mamy jakąś liczbę moli azotu, jakąś liczbę moli tlenu i jakąś liczbę moli wodoru. I każdy z tych gazów, niezależnie od pozostałych, zgodnie z równaniem stanu gazu doskonałego, wywiera pewne ciśnienie, zwane ciśnieniem parcjalnym. To jest ciśnienie wywierane osobno przez wodór, to jest ciśnienie wywierane przez tlen, a to jest ciśnienie wywierane przez azot. Natomiast tutaj wszędzie mamy tę samą objętość, stałą gazową i temperaturę. Dlatego teraz, żeby rozwiązać nasze zadanie, czyli po pierwsze znaleźć całkowite ciśnienie gazu, a oprócz tego ciśnienia parcjalne, ciśnienia wywierane przez poszczególne gazy z osobna, musimy znaleźć liczby moli poszczególnych gazów. Zaczniemy od azotu. Stanowi on 66,67%, czyli 2/3 masy całej mieszaniny, czyli jego masa to jest 2/3 razy 2100 gramów, to jest 1400 gramów. Z kolei masa molowa azotu to jest 2 razy masa molowa azotu atomowego, czyli 2 razy 14 gramów na mol, a więc 28 gramów na mol. Stąd, ponieważ masa to jest liczba moli razy masa molowa, dostajemy, że liczba moli azotu to jest, jeśli podzielimy tutaj obie strony przez masę molową, to jest masa azotu przez masę molową azotu, czyli 1400 gramów podzielone przez 28 gramów na mol. To się równa, no tutaj jednostki się zgadzają, gramy podzielone przez gramy na mol, tutaj gramy się skracają, 1 przez 1 przez mol to są mole. Może ile to jest 1400 przez 28? 1400 przez 28 to jest 50. W związku z tym mamy 50 moli azotu. Napiszmy to sobie tutaj, żeby nie tracić miejsca, usuniemy stąd ten rachunek i w tym samym miejscu wykonamy rachunek dla tlenu. Tlen stanowi 30,48%, czyli 3048 dziesięciotysięcznych całej masy mieszaniny razy 2100 gramów, to jest z dużą dokładnością 640 gramów, a masa molowa tlenu to jest 2 razy 16 gramów na mol, czyli 32 gramy na mol. A zatem teraz, pamiętając z rachunku dla azotu, że liczba moli to jest masa podzielona przez masę molową, możemy już teraz szybko napisać, że liczba moli tlenu to jest 640 gramów podzielonych przez 32 gramy na mol. Wiemy, że wynik wyjdzie w molach. Ile to wynosi? Zaraz zobaczymy.
640 podzielone przez 32 to jest 20. Mamy 20 moli. 20 moli tlenu. Napiszmy to sobie tutaj. 20 moli. I ostatnie, co nam zostaje, to jest wodór. Stanowi on jedynie 2,85% całej masy mieszaniny. Czyli jego masa wynosi 59,85 grama, co po zaokrągleniu do pełnych gramów wynosi 60. Z kolei masa molowa wodoru cząsteczkowego to jest dwukrotna masa molowa wodoru atomowego, czyli 2 razy 1 gram na mol, czyli 2 gramy na mol, a zatem liczba moli naszego wodoru to jest 60 gramów podzielonych przez 2 gramy na mol, to jest 30 moli. Zobaczmy, że choć wodór stanowi tak maleńki ułamek masy całego gazu, to tych cząsteczek jest bardzo dużo. Ponieważ są znacznie lżejsze niż cząsteczki pozostałych gazów, to żeby stanowić choćby taki procent całkowitej masy, musi ich być właśnie tak dużo. I teraz, znając już całkowitą liczbę moli gazu, możemy policzyć ciśnienie. Tak, z tego równania, dzieląc obie strony przez objętość, dostajemy, że ciśnienie to jest nRT, liczba moli razy uniwersalna stała gazowa razy temperatura, przez objętość. Objętość mamy w metrach sześciennych, dlatego musimy użyć stałej gazowej w odpowiednich jednostkach. Użyjemy następującej 8,3145 dziesięciotysięcznych metra sześciennego razy Pascal przez mol razy Kelvin. A pozostałe liczby mamy dane w zadaniu. Zatem nasze ciśnienie całkowite tej mieszaniny gazów to jest tak. 100 moli razy 8,3145 dziesięciotysięcznych metra sześciennego razy Pascal przez mol razy Kelvin razy 273 Kelwiny i wszystko podzielone przez 4 metry sześcienne. Zobaczmy jednostki, mole z molami, kelwiny z kelwinami się skracają, metry sześcienne z metrami sześciennymi i pozostają nam paskale. Zobaczmy, zróbmy rachunek osobno na boku. Mol razy metr sześcienny razy paskal przez mol razy kelwin i wszystko przez metr sześcienny. To się równa, te kelwiny, kelwiny, mole i mole, metry sześcienne razy paskale przez metry sześcienne, to są paskale. Wszystko się zgadza? Znów, żeby nie tracić z oczu treści zadania, po prostu usunęłam ten rachunek jednostek. Pamiętamy, że wszystko się zgadza. I teraz możemy policzyć nasze ciśnienie. 100 moli razy 8,3145 dziesięciotysięcznych razy 273, wszystko podzielone przez 4, to jest 56746. Już tych cyfr po przecinku nie będziemy uwzględniać. 56746 paskali. Się wydaje, że to jest ogromna liczba, ale pamiętajmy, że jedna atmosfera, czyli takie typowe ciśnienie znane nam z życia codziennego, to jest 101325 paskali. Przenieśmy to sobie gdzie indziej, przenieśmy to sobie tutaj. I teraz w atmosferach ten wynik to będzie 56746 paskali przez 101325 paskali razy 1 atmosfera, to jest tutaj ten poprzednio obliczony przez nas wynik, te 56746 podzieliłam przez 101325 i dostajemy, że jest to 56 setnych atmosfery. I wcale nie takie duże ciśnienie. A teraz jeszcze ciśnienia parcjalne. Zauważmy, że ponieważ tutaj w tych wszystkich zależnościach dla ciśnienia całkowitego i dla ciśnień parcjalnych mamy tą samą objętość i tę samą stałą gazową oczywiście i tę samą temperaturę, to z tych równości możemy wyciągnąć wniosek, że ciśnienie parcjalne, tutaj za x możemy sobie wstawić
czy to azot, czy to tlen, czy to wodór, do ciśnienia całkowitego ma się tak, jak liczba moli do całkowitej liczby moli. No i teraz sprawa staje się bardzo prosta. Widzimy, że azot stanowi 50% całkowitej liczby moli, a co za tym idzie, ciśnienie parcjalne azotu to jest też 50% całkowitego ciśnienia. To się równa 56 setnych razy 1/2, to jest 28 setnych atmosfery. Tlen stanowi 20% całkowitej liczby moli, w związku z tym jego ciśnienie parcjalne to jest również 20% całkowitego ciśnienia. 56 setnych atmosfery razy 0,2 to jest 112 tysięcznych atmosfery. Zostaje nam wodór, który stanowi 30% całkowitej liczby moli, zatem ciśnienie parcjalne wodoru to jest również 30% całkowitego ciśnienia, czyli 168 tysięcznych atmosfery. Ten przykład był długi i złożony, ale najważniejsze, co chciałam Ci przekazać w tym zadaniu, to to, że jeśli mamy w zbiorniku mieszaninę gazów, to każdy z gazów wywiera niezależnie od pozostałych ciśnienie proporcjonalne do liczby cząstek tego gazu, czy też do liczby moli. Jest to wyrażone tym oto wzorem.